Bardzo proszę pana posła Jakuba Kuleszę, Konfederacja. A Konfederacja podzieliła swój czas na dwóch posłów, dwie osoby, a więc 2,5 minuty, panie pośle. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie prezydencie, panie marszałku, Wysoka Izbo. W ciągu ostatnich lat obserwujemy proces zaostrzania się debaty publicznej i ten proces zaczyna się tutaj, w tej Sejmie, w tej Izbie Parlamentu. Widzimy proces polaryzacji debaty publicznej i przede wszystkim proces wykluczania z debaty publicznej. Obserwowaliśmy to poprzez decyzję marszałka Sejmu, nie pani marszałek Witek, pana marszałka Kuchcińskiego, ogradzanie parlamentu płotem, tak by środowiska pozaparlamentarne miały utrudniony dostęp do tego gmachu. Mieliśmy przykłady wyrzucania dziennikarzy z gmachu głównego. Skończyło się tylko na wyrzuceniu sali konferencyjnej. No i to wykluczanie, zwłaszcza niektórych środowisk, tych ideowych środowisk, które najbardziej kolą w państwa oczach, obserwowaliśmy także poza parlamentem. Tutaj w parlamencie, gdy Robert Winnicki jako przedstawiciel Konfederacji głośno chciał mówić o ustawie 447, wyłączony miał mikrofon. Podczas debaty wyborczej, zwłaszcza w mediach publicznych, Konfederacja była całkowicie wykluczana i zamilczana. Dlatego chcieliśmy skorzystać z okazji i zadać pani kandydat, pani marszałek pytanie i prosimy o ustosunkowanie się, bo od tego będzie zależało to, czy Konfederacja zagłosuje za pani kandydaturą na fotel marszałka. Dzisiaj wybieramy nie tylko marszałka Sejmu, ale prawdopodobnie całe prezydium Sejmu. To nie tylko marszałek będzie decydował, jak jest prowadzona w Polsce debata publiczna, ale wicemarszałkowie. I mam do pani marszałek pytanie. Czy za tą debatę publiczną w roli wicemarszałków będą odpowiadać tylko te ugrupowania, które między sobą rozdzielały tą debatę publiczną, ugrupowania Okrągłego Stołu? Czy zostanie do tego dopuszczona także ideowa prawica? To znaczy, czy funkcję wicemarszałka z poparciem pani ugrupowania będzie miał także poparcie kandydat zgłoszony przez Konfederację? To jest pytanie związane z tym, czy w ogóle możemy takiego kandydata zgłaszać. Pośle, od tego uzależniamy naszą decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.